pogoda nam nie dopisuje. No jednak. Ale można wykorzystać równie dobrze tą pogodę. Ale jak na takie auto, muszę przyznać, że jest naprawdę nieźle wykonane. Co prawda, no wiadomo, nie jest to takie jak w niemieckim aucie, ale robi wrażenie. Takie nie robi wrażenia takiego najtańszego, tylko naprawdę takiego autka no, fajnego do pojeżdżenia. Na razie jeździłem nim może 15 minut, ale jest to no, naprawdę wygodny samochód. Wygodnie się siedzi, wygodnie się trzyma kierownicę. Ogólnie nie mam takich jakichś zastrzeżeń większych. Ewentualnie ekran, który tutaj jest, mógłby być skierowany w moją stronę, bo myślę, że jakby wyszło słońce i świeciło od tyłu, no to mógłby być z tym trochę problem. Mogłoby się strasznie odbijać i mógłbym nie widzieć tego. Nie wiem, też mylące jest to, że masz tak naprawdę trzy ekrany. Jeden tam, tutaj ten główny i jeszcze ten mini. I w ogóle ta skrzynia biegów jest taka nietypowa. Ona jest taka, no szczerze powiedziawszy, nie podoba mi się. Dzisiaj fajnie się jeździ, bo jest mały ruch. To jest właśnie piękne. Teraz masz sprint na 1/4. No to teraz zrobimy sport. Tu nie ma, chyba. Możemy sobie pozwolić. Że w tym modelu nie ma akurat tego sczytywania ograniczeń prędkości. Nie ma niestety. No, brakuje. Chociaż tylko w nawigacji jest, ale nawigacja się myli. Mnie wcześniej prowadziła, kazała mi skręcić w ulicę, gdzie jest praktycznie jednokierunkowa, gdzie nie wolno skręcać wręcz. Więc nie wiem, czy to jest po prostu kwestia starej mapy, czy... Tak, oprogramowanie. Przecież z drugiej strony, jeżeli ona jest od 10 lat... Nie czuję jakiejś różnicy dużej. Szczerze powiedziawszy. No, dobrze, ale czy ja wiem, muszę chwilę pojechać. Pewnie inaczej zmienia biegi. No, jest jakaś różnica, ale myślę, że to jest przydatne na autostradzie. Od tak, początku tak. Wyjeździł, no to jest okej. Okay. Ja ci powiem, że jednak ja bym zobaczył różnicę, może teraz tak bardzo. No jest, rzeczywiście nie... lepiej poszedł tam. Chociaż tak. Właśnie, no teraz go też nie pociągnąłem, tak? A później jak dojedziemy na miejsce, tam ci pojeździć. Nie chcesz mi tutaj dać, żeby nie. Nie, jeszcze chcę sobie pojechać. Co się potem mi się jeszcze jeździł. Zobacz, co jest piękne w tym aucie, to jest to, że dajesz nawigację i mogę rękawiczkami sterować. Aha.